trakcie wojny domowej w Stanach Zjednoczonych Abraham Lincoln spotkał się ze swoimi ministrami na śniadaniu. I zanim zaczęli, jeden minister stwierdził: Panie prezydencie, pomódlmy się o to, aby Bóg był po naszej stronie. Ale Lincoln odpowiedział: Nie, panowie. Pomódlmy się raczej o to, żebyśmy to my byli po stronie Boga. Tym samym prezydent przypomniał, że religia to nie jest narzędzie, które skłania Boga do tego, żeby robił to, czego my chcemy, ale to jest raczej otwartość na to, żeby być i robić to, czego Bóg chce od nas. W Księdze Izajasza jest takie proroctwo o tym, że kiedyś, pewnego dnia, wszystkie narody pójdą w pielgrzymce do Jerozolimy. I to, ten tekst o tej pielgrzymce kończy się takim wezwaniem: postępujmy w światłości Pana. I jeśli myślę o tej podróży, o tej pielgrzymce, to wyobrażam sobie coś takiego, że idzie jakiś przewodnik i niesie światło. I każdy, kto podąża za tym przewodnikiem, znajduje się w takiej oświetlonej przestrzeni. Ale jeśli ktoś zatrzyma się albo pójdzie jakąś swoją drogą, swoją ścieżką, to automatycznie światło od niego się oddala, a on zostaje w ciemności. I teraz możemy zadać sobie pytanie, jaką strategię my stosujemy w naszym życiu. Czy staramy się podążać za Bogiem i za tym, czego On chce? Czy zostajemy w swoim miejscu, tam, gdzie nam jest wygodniej, a potem modlimy się: Panie Boże, proszę Cię, oświeć mnie, oświeć tą przestrzeń wokół mnie. Inne pytanie można zadać. Czy prosimy Boga, aby błogosławił to, czym się zajmujemy, czy raczej staramy się szukać tego, co Bóg już obiecał błogosławić? Jak często zdarza Ci się prosić Boga o wykonanie swojego planu? A jak często prosisz Boga o Jego plan dla siebie?